Na kompanii po, budka wstać. Jasna cholera, mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bageta z tej strony. Dzisiaj będzie filmik, na który czekaliście już od dłuższego czasu i zadawaliście mi mnóstwo pytań odnośnie tego tematu, prosiliście o ten filmik. Mianowicie, jak wygląda... Życie na szkole policji i jak wygląda całe szkolenie zawodowe podstawowe Tak zwana podstawówka, którą każdy policjant poza przysiężeniu musi przejść Na wstępie jeszcze zanim zacznę zgłębiać temat Chcę Wam powiedzieć o tym, żebyście klikali dzwoneczek Jak zasubskrybujecie mój kanał Bo potem są jaja, że nie wyskakują Wam filmy, które wrzucam To po pierwsze I po drugie zapraszam Was standardowo na Discorda Gdzie możemy sobie porozmawiać o różnych tematach, na temat wielu służb mundurowych, macie między innymi tam kanał Zapytaj Policjanta, gdzie mamy paru fajnych policjantów moich kolegów, którzy podpowiadają Wam na różne ciekawe, nurtujące pytania, ja też tam się czasami udzielam jest Zapytaj Starżaka, Zapytaj Strażnika Granicznego Zapytaj Ratownika Medycznego, możecie zapytać o wiele różnych rzeczy związanych z służbami mundurowymi i ratowniczymi dobra tak jeszcze tytułem wstępu, chcę powiedzieć, że opowiadam tylko i wyłącznie o Szkole Policji w Katowicach nie wiem do końca, jakie panują realia w innych szkołach policji w Polsce, więc nie będę się w tej kwestii wypowiadał. Jeżeli ogląda to jakiś policjant, który kończył szkolenie zawodowe podstawowe w innej szkole policji i mówi, że nie, że tak nie jest, to niech zostawi mi komentarz, bo sam jestem ciekaw, jak to wygląda na innych, w innych placówkach szkolących policjantów. Rzecz pierwsza: na szkołę policji udajesz się już, kiedy właściwie jesteś policjantem. Bo zostajesz zaprzysiężony na ślubowaniu, taka uroczystość dosyć oficjalna, wiecie. Płaczące matki, dziewczyny machające szmatkami do chłopaków. Pierwszy raz wtedy będziecie tak naprawdę w mundurze. Dostajecie tam legitymację. Najczęściej dostajecie też swoją blachę, czyli swoją odznakę. Ja na swoją blachę czekałem. Nie dostałem jej od razu na e, ślubowaniu. Czekałem na nią rok, odkąd wstąpiłem do policji z prozaicznej przyczyny, że po prostu komenda nie robiła wcześniej zamówień, zrobiła jedno zbiorcze zamówienie dla wielu policjantów, podejrzewam, że dla kilku tysięcy policjantów i dostałem tą blachę, kiedy po prostu zamówienie zostało zrealizowane. Blacha tak naprawdę w niczym nie przeszkadza, czy też jej brak w prowadzeniu czynności jest to tylko elementu mundurowania. W każdych przepisach, które regulują sytuację, gdzie policjant musi okazać legitymację służbową, jest zawsze mowa tylko i wyłącznie o tej legitymacji, a nie o blasze, także ta blacha w prowadzeniu czynności ani nie przeszkadza, ani nie pomaga. Chociaż nie oszukujmy się, jest to jakiś taki symbol bycia policjantem, i wielu ludzi na to czeka. Ja też na to bardzo czekałem i bardzo się ucieszyłem, kiedy tą blachę dostałem. no Jest to po prostu jakiś ładny przedmiot. Kiedy i o której macie się zjawić na szkole? Dowiecie się na takim spotkaniu organizacyjnym po ślubowaniu. Wtedy dadzą wam taki, jakby, bilecik, czy karteczkę, na której jest napisane o której macie się zjawić na Szkołę Policji, w jakim terminie, co macie ze sobą mieć i tak itd. Wtedy to jest pora, żeby się spakować, pojedziecie sobie z walizeczkami na Szkołę Policji, sprawdzicie sobie na liście, do jakiej kompanii jesteście przydzieleni i do jakiego plutonu. Dyżurny kompanii, notabene zajebiście lubiana przez wszystkich służba, powiem Wam o niej później. Powie wam, gdzie jesteście zakwaterowani, do których pokojów, do jakiego numeru pokoju konkretnie, i pójdziecie się do nich przebrać w mundury ćwiczebne, czyli jedyne, które macie na razie. Wtedy też poznacie swoich kolegów, tych szczęśliwców, z którymi spędzicie najbliższe pół roku praktycznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, czy tam 5 dni w tygodniu właściwie, o ile nikt oczywiście nie zrezygnuje ani ze szkoły nie wyleci. Po chwili zawoła was. Dyżurny kompanii, żebyście wyszli na korytarz, ustawił was w dwóch szeregu i wejdzie na kompanię jakiś dowódca kompanii albo szef kompanii, czyli zastępca dowódcy kompanii. Niekoniecznie wasz dyżurny złoży mu meldunek o stanie kompanii, o tym, że kompania jest gotowa do apelu wieczornego. On tam się na was troje powydziera na pewno, żeby jakby zaznaczyć. Gdzie wasze miejsce, że tak powiem brzydko? I zacznie się wybieranie dowódcy Plutonu, w którym będziecie przez najbliższe pół roku. Najczęściej dowódcy sugerują to, żeby wybierać yy, dowódcę Plutonu, który jest byłym wojskowym po jakiejś służbie zasadniczej. I najczęściej wygląda to tak, że on pyta, yy, kto jest po zasadniczej służbie wojskowej, ktoś tam podnosi rękę, i dobra, to ty będziesz dowódcą Plutonu, załóżmy. A odpowiedni zastępcy dowódcy plutonu się wybiera. Jak to już jest ogarnięte, to jakiś słuchacz szkoły policji, czyli policjant, który jest tam już jakiś czas na szkole zawodowym podstawowym, oprowadzi Was po całym obiekcie, pokaże Wam salę, bądź też nie, zależy od godziny, pokaże Wam obiekty, yy, bieżnie, siłownie itd. Yy, opowie Wam o sposobach yy, zaliczania przedmiotów, o zasadach, jakie panują na szkole. Potem wrócicie sobie do pokoików, Umyjecie sobie ząbki, umyjecie całą resztę swojego ciała, polecam się myć, bardzo ważna rzecz. Rozpakujecie się, położycie się spać i nie musicie nastawiać budzików, zrobią to za Was. O godzinie 5.30 obudzi Was dyżurny kompanii, drąc p***dę na całą kompanię, tak jak wydarłem się ja na początku, czyli na kompanii, po, budka, po, budka, wstać. Wy macie wtedy od tego czasu 15-20 minut, żeby... Czyli na spokojnie, tak naprawdę, żeby zejść z łóżka, ogarnąć się, założyć mundur, umyć buzię i stawić się na plac apelowy już z, ze sprzętem do prac porządkowych, czyli grabiami, miotłami, jakimiś środkami czyszczącymi, szmatami i tak I dyżurny kompanii wyjdzie do Was i zleci Wam tak zwane rejony, czyli rejony. Szkoły, placówki, które trzeba uprzątnąć, wyczyścić i tak dalej. Są rejony zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne odpowiednio to będą na przykład grabienie trawy, zamiatanie chodnika, odśnieżanie podjazdów. Wewnętrzne, no to nie wiem, czyszczenie kafelków, yy, mycie szyb. Ogólnie ma być czysto, dopóki nie przyjedzie zastępca dowódcy kompanii, czyli szef kompanii albo dowódca kompanii. Macie na to w praktyce jakieś 30-40 minut, bo nie najczęściej przyjeżdżają około 6.30. Możliwe, może się tak zdarzyć, ja tak na przykład miałem, że na waszej kompanii będą jakieś kursy specjalistyczne, Na przykład kurs specjalistyczny dyżurnych, dzielnicowych, czy też ruchu drogowego. Ale nie bójcie się, oni wam roboty nie zabiorą. Także całą przyjemność z, z miotłą i z mopem zostawiam wam, nie musicie się o to bać. Posprzątacie. To do godziny siódmej, czyli w praktyce jakąś godzinę macie na to, żeby zjeść sobie śniadanie, które jest serwowane chyba od godziny 5.50, właśnie do godziny siódmej, bo o siódmej zaczyna się już apel poranny. I teraz tak, na szkole policji są trzy posiłki. Pierwszy posiłek to jest śniadanie, które zawsze ma coś, jakieś, coś ciepłego w sobie, na przykład zupę mleczną. Kiełbaski w dużej ilości najczęściej. Pamiętam, że ja zawsze miałem problem ze zjedzeniem wszystkich tych kabanosów, co tam były. Bo było, było ich naprawdę dużo. Oprócz tego zawsze jakaś bułka, chleb. Pieczywo jest zawsze bez ograniczeń. Na przykład parę plastrów sera, parę, parę plastrów szynki, komidor, ogórek albo yy, nie wiem, twaróg. Plaster pasztetu taki grubszy. Następnie macie obiad. Obiady są podzielone na trzy tury. Pierwsza chyba jest serwowana od 11.50, tam przez 20 minut czy 30, potem jest druga, zaraz 13 13:00, ostatnio nie pamiętam. Na obiad obiad jest zawsze dwudaniowy plus deser. Czyli pomidorowa na przykład, pomidorowa, kotlet schabowy z ziemniakami z surówką i na deser soczek kubuś albo jakiś wafelek albo owoc, do picia kompot. Do śniadania jest przeważnie herbata lub kakao. I kolacja, która jest serwowana od godziny 17.50 do godziny 19.00. Z tego co pamiętam, też poprawcie mnie, jeżeli się mylę. I kolacja też najczęściej jest ciepła, chociaż z tego co pamiętam, nie zawsze tak było. I to jest na przykład jakiś y, makaron z sosem, taki mala bolognese, plus serek topiony albo pieczywo. Również bez ograniczeń. Na szkole też jest kantyna, gdzie możecie sobie coś dojeść. Czynna chyba od 9.00 do 20.00. Tam też możecie kupić jakieś długopisy, dodatkowe umundurowanie, jakby wam się coś zużyło. Nie ma z tym problemu. Jak już zjecie śniadanie, to wracacie sobie przed-kompanię na apel poranny. Na apelu porannym ustawiać się normalnie w szykach swoimi plutonami. Wychodzi dowódca kompanii, wychodzi dyżurny kompanii, składa raport. Dowódcy kompanii. Dowódca kompanii przekazuje mu rozkaz dzienny. On czyta ten rozkaz dzienny. W dużej mierze to jest po prostu kto ma jaką służbę dzisiaj, czyli albo na grzybie, dyżurkę, czyli przynieść wynieś po i trzeba posprzątać kompanię, odbierać telefony, meldować. Generalnie nie lubiana służba przez wszystkich. Strażak tak zwany czyli ochrona przeciwpożarowa dostajesz latarkę, dostajesz klucze do pomieszczeń peposz, sprawdzasz wyposażenie, sprawdzasz plomby na pomieszczenia i tak dalej. Służba ochrony czyli warta. Na patyku albo obchodowa. Normalnie dostajecie SPB, dostajecie broń palną. Możecie pełnić tą służbę po około 2,5 miesiąca na szkole, kiedy zdacie pierwszą trzydniówkę, czyli taki trzydniowy egzamin, który daje Wam uprawnienia do używania i wykorzystywania broni palnej na służbie. Dostajecie wyposażenie i normalnie sobie butujecie, jakby wokół terenu szkoły. No i służba dowódcy ochrony. Siedzicie sobie z dyżurnym szkoły na monitoringu i w sumie tyle. Po apelu, który trwa jakieś 15 minut, udajecie się całym pododdziałem, bo tak się chodzi na zajęcia, idziecie całym plutonem, nie chodzi się po szkole pojedynczo w trakcie zajęć. Udajecie się na zajęcia, będziecie mieli dużo zajęć na pewno ze strzelania, czyli wyszkolenie strzeleckie, taktyka i techniki interwencji, jest dość szeroko zakrojony kurs pierwszej pomocy, prawo karne, prawo wykroczeń, prawo ruchu drogowym, też tam m.in. będzie kierowanie ruchem. Obsługa kolizji, zajęcia z przywracania zbiorowo naruszonego porządku publicznego, czyli z działania w pododdziałach zwartych, łączność. Oprócz tego parę zajęć z etyki zawodowej, z psychologii, historii policji. Na pewno o czymś zapomniałem, także jeżeli sobie coś przypomnicie, to dajcie mi znać w komentarzach. Zajęcia macie do 15.30 lub do 17.10. Potem macie swój czas wolny, co jest też nie do końca prawdą, bo po zajęciach i tak przez tam. Chyba 30-40 minut jest znowu sprzątania rejonów I możecie sobie wyjść na dwie przepustki Z pierwszej musicie wrócić do godziny 18 Potem możecie sobie pójść znowu na przepustkę I musicie wrócić do godziny 20.30 na apel wieczorny Kiedy dyżurny kompanii znowu was przeliczy Wpisze sobie to do swojego kajeciku idziecie spać, uczycie się, czy tam co tam robicie W każdym razie od 21.30 do 5.30 panuje cisza nocna na kompanii I... O 5.30 znowu obudzi was na kompanii pobudka i tak dalej przez pół roku. Oczywiście zawsze możecie być rano obudzeni przez alarm. Mi się to zdarzyło tylko raz przez pół roku, także nie jest to jakieś bardzo częste zjawisko, ale zdarzyć się może. Oprócz tego przygotujcie się na to, że na szkole przez pierwsze dwa miesiące raczej będziecie całkowicie skoszarowani i nie będziecie dostawali przepustek pierwsze dwa tygodnie. Pomyliłem się. No a potem to możecie nawet nie mieszkać na szkole, w sensie nie, nie spać na szkole, możecie wieczorem sobie wychodzić, rano wracać na zajęcia, natomiast u nas nam na to nie pozwolili do końca, trochę sobie na to zasłużyliśmy i musieliśmy się stawać na 5.50, a nie na 7:00 rano, więc mało osób z tego korzystało, bo trzeba by było wstawać jeszcze wcześniej, ja nie jestem z Katowic, Także byłoby to dla mnie bardzo uciążliwe. Już wolę o tej 5:30 sobie wstać normalnie na kompanii. Więc ja tak naprawdę cały czas mieszkałem na szkole policji i wychodziłem tylko na przepustki weekendowe. Ja bardzo dobrze wspominam szkołę, poznałem wielu fajnych ludzi. Podobało mi się na szkole, były fajne zajęcia, ten rygor taki wojskowy ma swój urok. Trochę uczy życia. No generalnie szkoła jest fajna, ja mi się, ja bardzo dobrze wspominają, chociaż znam osoby, którym się w ogóle na szkole nie podobało i odetchnęli jak ją skończyli. Co ważne, na szkole jest absolutnie kompletny zakaz spożywania alkoholu i przebywania pod wpływem alkoholu, trzeba o tym pamiętać, nie ma tutaj wyjątków, ja teraz sobie nie żartuję, nie mówię tego z przekąsem, naprawdę można za to wylecieć, można sobie spierać karierę policjanta na samym wejściu, Parę osób za to wyleciało. To nie są żarty, że radzę się wstrzymać, dać sobie wpalnik ewentualnie w weekend, i powstrzymać się od alkoholu w tygodniu, bo przyjdzie taki czas, że po prostu was przedmuchają, jak będziecie wchodzili na szkołę na przykład, i to będzie wasz koniec kariery w policji. Oddacie legitymację, oddacie blachę i możecie sobie szukać pracy gdzie indziej. No i to tyle. Rozważam, żeby nagrać filmik jeszcze o tym, jak przygotować się na szkołę, co ze sobą zabrać, jakie mam dla was rady. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zadawajcie pytania, bo na 100% będziecie mieli jeszcze ich multum. Będziecie się dopytywali o coś. Jak będzie ich dużo, to może dogram jeszcze jakiś filmik bonusowy o tym, jak jest na szkole policji. No i zapraszam Was standardowo na mojego face'a, na Discorda, na Instagram. Dawajcie suba, zostawcie łapkę w górę. Zaznaczcie dzwoneczek przy subskrypcji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i tyle. Ja kończę swoją kawę. Do następnego. Trzymajcie się, cześć, hej.